Siema, siema, Tajtori, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, czy Akinator będzie znał nowych zadymiarzy z Brawl Stars, czyli oczywiście Clancy'ego, no i oprócz tego Berego. Ale żeby nie było tak nudno, jeśli nie będzie znał któregoś z nich, chociaż jednego, no to muszę odinstalować Brawl Stars na miesiąc. Czyli przez miesiąc totalnie nie będę mógł wchodzić na Brawla, widzowie, i ja to serio zrobię. I żeby była jasność, naprawdę nie wchodziłem wcześniej na Akinatora i nie sprawdzałem, czy on ich zna, czy nie, więc ten film nie jest ustawiony i robię to po raz pierwszy. Nie ukrywam, że wydaje mi się, iż Akinator będzie znał te nowe postacie, bo zazwyczaj no, on szybko poznaje nowych zadymiarzy z Brawl Stars. Tym bardziej, że te postacie już jakiś czas temu zostały ogłoszone na Brawl Talku. Ale jednak zawsze istnieje trochę tego ryzyka, trochę tego stresu, że może któregoś z nich nie poznać, przez co będę musiał usunąć Brawla, więc będzie giga ciekawie, oglądajcie do końca. Ale zanim to, jak dobijemy tutaj 2000 łapeczek w górę, to zrobię jeszcze jakieś mocniejsze wyzwanie z mocniejszą karą w Akinatorze, więc to zależy od was. Jeśli chcecie, to koniecznie lajkujcie. Przy okazji wyślałem szybko 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmiku, wystarczy, byś miał ustawionego subika na moim kanale tutaj. Z góry dziękuję, ziomek, i pozdrawiam. A ja już nie przedłużam tego wstępu, widzowie, zanim sprawdzimy sobie pierwsze postacie, myślę, że zaczniemy od Berego. No to przed tym jeszcze zobaczmy, czy będzie znał mnie, czyli Toriego, czy dalej mnie pamięta, bo kiedyś mnie znał, ale mógł zapomnieć, więc szybko to sprawdźmy i później przejdziemy do zadymiarzy. Czy twoja postać jest youtuberem? Tak, jak najbardziej moja postać jest youtuberem. To jestem ja. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Nie no, bez przesady, nie noszę damskich ubrań. Czy twoja postać jest graczem? Oczywiście. Wiele osób uważa, że jestem pro graczem. Nie no, tak szczerze to wiem, że uważacie, że jestem noobem w Brawl Stars i się z tym zgadzam, ale jakimś tam graczem jestem, więc dajmy, że tak. Czy masz związek z Wojanowicami? Nie. Na Wojanowicach nigdy mnie nie było. Czy twoja postać jest obcokrajowcem? Nope. Pochodzę z Polski, bratku, więc dajemy nie. Dawaj dalej, jakieś ciekawe pytanko, coś długo myśli. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Też nie. Wiadomo, były jakieś pojedyncze filmy, ale no nie. Czy twoja postać nosi brodę? Chłop mnie myli z Admirosem. Nie. Lecimy dalej. Kto będzie kolejny? A bardziej jakie pytanko będzie kolejne? Czy twoja postać grała koncert w Polsce? Nie, jeszcze nie grałem. Ej, może kiedyś zaśpiewam wam Dynamite albo jakiś mój inny hit na koncercie. To by było mocne. Czy twoja postać gra w Fortnite? Też nie. Kiedyś grałem, ale już też od dawna nie. Czy była gwiazdą jako dziecko? Nie, nie. Kiedyś nie byłem znany, mordeczki. Kiedyś nikt mnie nie znał. Czy twoja postać pochodzi z gry Subnautica? Co to jest za gierka? Ktoś z was ją w ogóle kojarzy? Ja się boję, że on mnie nie będzie znał. No jak tak dalej pójdzie, to serio, ja mam wrażenie, że on mnie nie pozna teraz. Czy twoja postać gra w horrory? Nie gram. Dawaj dalej, no Brawl Stars, jakieś pytanko o Brawl Stars musi być. Czy twoja postać ma kręcone włosy? No już w miarę okej, teraz już może nie są aż tak bardzo kręcone, ale zawsze miałem. Czy jest związana z serią GTA? Nie, tędy droga. Czy twoja postać jest związana z ananasem? Bardzo dobrze, szefie, no teraz to już musi mnie zgadnąć. Czy twoja postać jest związana z ananasem? Drugi raz z rzędu to samo pytanie? Akinator chyba pijany jakiś. Dobra, dajemy, że tak. I uwaga, uwaga, dawaj, Tori, zgadnij mnie. Jest, nawet moja fotka tu jest wklejona, let's go. Ale fajnie, dobra, no to klikamy tak. Jak widzicie, Akinator mnie kojarzy, Akinator mnie zna. Lecimy dalej, moi drodzy, bo teraz przed nami dwie postacie. Odpalamy sobie pierwszą i jest to Berry. Na początek sprawdzimy Berego. Mam nadzieję, że go będzie znał, bo jak nie, to pamiętacie, jaka jest kara. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Nie, Berry nie jest youtuberem. Czy naprawdę istnieje? No raczej nie, to jest jednorożec z Brawl Stars. Czy nosi spodnie? No... chyba jakieś spodnie takie ma, widzicie, że on ma jakieś ubranko, więc niby to nie jest teraz takie typowe spodnie, ale ja bym zaznaczył, że chyba tak. Czy jest dziewczyną? Ej, Berry jest dziewczyną, czy nie? Chyba nie jest, dobra, sorry, jak coś. Czy pochodzi z gry Brawl Stars? Bardzo dobrze, piąte pytanie i chłop już dobrze kmini, więc jest szansa, że to zgadnie. Czy twoja postać pochodzi z legendy, jest legendarna? Nie, nie jest ona legendą. Dawaj dalej, szybciej, jakieś dobre pytanko, ja się boję, że on serio nie da rady. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Ej, dobra, to też chyba się zali. No bo jednorożec to jest zwierzę, więc dajemy tak. Czy ma kopyta? Let's go! On go na pewno zgadnie, jak takie pytania zadaje. Uwaga, dajemy tak i... no, 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 czy żyje w wodzie? On go chyba jednak nie zgadnie. A już go miałem chwalić, nie. Czy twoja postać jest czarno-biała? Chłopie, nie. Ej, co jest? Berry Brawl Stars, zadymiar z gry Brawl Stars, zgadł go. Co prawda nie ma tu fotki Berego, ale no rzeczywiście, jak widzicie, Berry Brawl Stars, czyli udało mu się, bardzo dobrze, ale szybko w ogóle poszło, chyba w 11 pytaniu już dał radę. Więc moi drodzy, połowa sukcesu za nami, ale to, że on zgadnie Berego, to ja się spodziewałem. Teraz będzie trochę ciężej, bo chodzi mi o Clancy'ego. Ten homar jeszcze nie wszedł przecież do gry oficjalnie, nie można nim jeszcze grać, dopiero był tylko na Brawl Talku pokazany. Dlatego tutaj dużo bardziej się boję, że on po prostu go nie zgadnie, no ale zobaczmy.
zobaczymy. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? W ogóle tutaj odpalę sobie Clancy'ego pode mną, żeby się ładnie wyświetlał. Ale propos tego pytanka, to nie, Clancy też nie jest YouTuberem. Czy naprawdę istniała? No, no nie, no Clancy nie. Czy jest człowiekiem? Czy według was to jest człowiek, widzowie? Znaczy wiecie, on niby nie jest homarem, tak twórcy napisali w opisie, ale no jednak człowiekiem raczej też nie. Więc dajemy nie. Czy twoja postać nosi ubranie? Tak, ma ubranko jak najbardziej, jak widzicie, w coś tam ubrany ziomeczek jest, więc dajmy tak. No dawaj szybciej, bo musimy to zgadnąć. Jak on tutaj mnie nie zgadnie, to ja będę tak zły na niego. Przecież ja nie będę mógł grać w Brawla przez miesiąc. Czy twoja postać pochodzi z gry na telefon? Oczywiście, że tak, dobrze kmini. Czy pochodzi z gry Brawl Stars? Let's go! Ale szybko idzie. Czy jest z legendy? Jest legendarną. Też nie jest legendą, mordeczko, to nie jest legenda. Dawaj, jakieś lepsze pytanko tutaj zadaj, stary. Okej, czy twoja postać jest dziewczyną? Ej, chyba nie. Chyba Clancy nie jest dziewczyną, chociaż nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że nie. Czy ma głowę zwierzęcia? No jak najbardziej, jest takim niby homarem, więc zaznaczamy, że tak. Czy jest brązowa? Ma brązowe brwi, ma tam pod oczami brązowe, ale bardziej chyba taka czerwona, co nie? Więc ja bym zaznaczył, że nie. Czy ma kopyta? To nie jest mordeczko Berry po raz kolejny, no co ty? Już Berego przed chwilą zgadłeś przecież. Czy jest zielona? To nie jest Palion! Stary, no, dawaj dalej. Może teraz mu się coś uda sensownego zadać. Czy ma dziób? No kurczę, z kim on teraz to pomylił? Z krukiem czy z kim? Też nie ma dzioba. Czy jest czerwona? Dobrze, w końcu jakieś dobre pytanko. No i teraz trzymajcie kciuki, widzowie, żeby to był ten moment, w którym on go zgadnie. Uwaga, klikamy tak i proszę państwa, dawaj, dawaj, dawaj. Czy jest związana z krabami? Okej, no po tym pytaniu to już na pewno musi go zgadnąć. Oczywiście, że jest, bardziej z homarami, no ale wiemy, co miał na myśli Akinator, więc zaznaczamy tak. Czy twoja postać jest dinozaurem? Naprawdę. Już miałem go chwalić, że on to zgadnie, a nagle chłop wyskakuje z dinozaurem. O mój Boże, dobra, dajemy nie. To nie jest bas. Czy językiem ojczystym twojej postaci jest angielski? A skąd ja mam to wiedzieć, po jakim języku mówi jakiś homar? O, dobra, dajemy, że nie raczej. Dawaj szybciej, szybciej, gościu, musisz go zgadnąć, no już takie pytanie zadawałeś, jest! Clancy, homar z Brawl Stars, tak, udało mu się zgadnąć. Nie muszę odinstalowywać Brawl Stars oficjalnie, widzowie, let's go. Ale dobra, wiecie co, żeby nie było, że Akinator jest taki dobry, wykminiłem, że możemy jeszcze sprawdzić, czy będzie on znał Megaboxa z Brawl Stars. Jak on już pozna Megaboxa, to dopiero będzie hit. Okej, czy twoja postać jest YouTuberem? Nie. Więc to jest taka ostatnia rzecz, którą sobie sprawdzimy, oglądajcie do końca, jestem totalnie ciekawy, czy on będzie tego Megaboxika znał. Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie, no to jest mega skrzynka, więc to jest tylko w grze istnieje. Czy ma włosy? Chłop się pyta, czy Megabox ma włosy. No super, super ci na razie idzie, Akinatorze. Czy ma głowę zwierzęcia? Pff, jeszcze lepsze pytanie, oczywiście, że nie. Dawaj, dawaj, szybciej gościu, bo nie mamy czasu, widzowie czekają. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Wyobraźcie sobie takiego Megaboxa, który biega. Czy ma oboje oczu? Akurat to jest prawda, bo Megaboxik ma takie oczy jako otwarcia swoje, więc spoko, dajmy, że tak. Czy jest zła? Nie, nie jest zła. Czy ma ręce? Nie ma rąk. Dawaj szybciej. Czy jest brązowa? Nie. Czy pochodzi z bajki? Nie. No tu będzie szybko chyba to zaznaczane. Czy twoja postać pochodzi z gry na telefon? Dobrze, dobrze. Czy pochodzi z Brawl Stars? Bardzo dobrze. Czy udziela się w portalu YouTube? Tak, YouTuberem jest mega skrzynka normalnie. Czy twoja postać walczy? Nie. Czy mówi po chińsku? Chłopie, co to są za pytania? Czy twoja postać wie, jak kochać? A skąd mam to wiedzieć, gościu? Raczej Megaboxy nie mają uczuć, tak mi się wydaje. Dobra, czy jest kwadratowa? Ej, trochę tak, ja bym dał, że tak. Ej, naprawdę jest ciekawe, czy potrafi latać? Nie. No way. Jakim cudem Akinator tak szybko zgadł Megaboxa? Ja nie mam pytań, widzowie. Naprawdę szacun dla niego. Napiszcie w komentarzu, jak otwaliście do tego momentu Akinator szef, bo to, co on dzisiaj zrobił, to jestem w szoku. Nie dość, że znał dwóch zadymiarzy z Brawl Stars, to jeszcze Megaboxa tak szybko. Szacuneczek i co? Ja się już z wami żegnam. Dziękuję za otwieranie do końca. Widzimy się w kolejnych piola.